Sponsorem programu jest ośrodek jeździecki Per Passione. Sport konny we wszystkich odsłonach. Dzień dobry, witam Państwa w najnowszym wydaniu programu Gliwicki Przegląd Sportowy. Dzisiejszy odcinek w znacznej mierze poświęcimy sportom konnym. Odwiedzimy pewien ośrodek jeździecki, w którym odbywają się półkolonie dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie też wieści z piłkarskiej ekstraklasy, która po zimowej przerwie wznowiła rozgrywki. Ponadto siatkówka i futsal w gliwickim wydaniu. Radek Nosal, zapraszam. W województwie śląskim właśnie rozpoczęły się ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży to czas odpoczynku. Są jednak tacy uczniowie, którzy biernego odpoczynku wcale nie potrzebują. Są też takie osoby, które wspomnianym uczniom stwarzają możliwości aktywnej rozrywki. Zapraszam na wizytę w ośrodku jeździeckim Per Passione i spotkanie z ludźmi z pasją. Znajdujemy się w ośrodku jeździeckim, który przygotował specjalną ofertę na rozpoczynające się właśnie ferie. Jaka to jest propozycja, jak młodzież może spędzać wolny czas, który tego teraz ma dosyć sporo? Nasza oferta obejmuje półkolonie dla dzieci, które jeżdżą konno, które chciałyby zacząć jeździć konno, albo które chciałyby po prostu aktywnie spędzić czas ze zwierzętami. Teraz właśnie dzisiaj zaczęły ferie dzieci, które jeżdżą w naszym ośrodku, ośmioosobowa grupa dziewcząt. I myślę, że będzie to dla nich fajna zabawa. Są już po pierwszych zajęciach na koniach, po ćwiczeniach woltyżerskich, teraz właśnie przygotowują się do jazdy. No i właśnie ten aspekt obejmują nasze półkolonie, czyli jeździectwo, zajęcia w stajni, opieka nad końmi, takie codzienne, fajne rzeczy, które właśnie niesie ze sobą ten wstępny okres jeździectwa, czyli nauka jazdy konnej. Zimowisko, pogoda raczej nie jest zimowa, bardziej późno jesienna, dużo błota, trudne warunki, ale mimo wszystko dla ludzi z pasją to chyba nie jest problem. Jeźdźcy twardzi są, byle błoto nas nie przestraszy. Ja wolę myśleć o tej pogodzie jako wczesnowiosennej, a nie późnojesiennej, także piękny czas przed nami. Nie zraża nas błoto, nie zraża nas deszcz, ponieważ dysponujemy krytą ujeżdżalnią, krytym ringiem do prac na ląży, także dajemy radę. Dzieci mają sympatyczne pomieszczenie, ciepłe, przytulne, więc myślę, że nawet jak gdzieś się pogoda załamie, to damy radę i zapewnimy dzieciom naprawdę fajny czas. Zaczęły się ferie zimowe. Dlaczego tutaj jesteś? Dlaczego nie w domu przed telewizorem, pod ciepłym kocykiem, tylko właśnie tutaj? Bo kocham konie! A dlaczego kochasz konie? Bo są ładne, bo są piękne, bo są fajne. Spędzam tutaj czas, bo lubię spędzać czas z końmi, odprężyć się, popracować, poczuć tą harmonię z koniem. Mamy tutaj koty, psy, wolno się pobawić z kotami, z psem, który tutaj przybiega. A też koleżanka z tyłu wspomina, że nie zapomni o przyjaciołach. No, o przyjaciołach też. Jesteśmy tutaj, wszyscy się znamy, lubimy, spędzamy razem miło czas. Widzę, że jesteście młodymi adeptkami jazdy konnej. Dlaczego akurat tu się znajdujecie? Dlaczego akurat konie? Bo na koniach można jeździć. No i fajnie się jeździ na koniach. Kochasz konie? Kochasz zwierzęta czy tylko konie? Zwierzęta też. Wszystkie? Jakie jeszcze? Psy, koty, kaczki. No fajnie jest, bo możemy jeździć na koniach i je karmić. Czym karmisz koniki? Marchewkami, chlebem, no i to wszystko. A co jest takiego fajnego tutaj w ośrodku poza jazdą na koniach? Czy można też się pobawić z koleżankami? Tak. Nabrałaś tutaj jakichś nowych znajomości? Tak. A wy? Poznałyście się tutaj na tym obozie teraz właśnie? Czy znacie się już od jakiegoś czasu? Poznaliśmy się dopiero. Dopiero dzisiaj? No. I już jesteście razem, się trzymacie, razem tutaj siedzicie? Tak. Już się lubicie? Tak. Wspólna pasja zbliża, tak? Tak.
Co byście powiedziały małym dziewczynkom w waszym wieku, żeby zamiast siedzieć przed telewizorem czy komputerem, przyszły tutaj i pobawiły się razem z wami? Żeby przyszły, nie siedziały w domu, się nudzić w domu, tylko przyjść, pojeździć. A dlaczego? Co tutaj można zrobić fajnego? Czy można przeżyć fantastyczną przygodę? Można przeżyć fantastyczną przygodę. Dziewczyny, zimowisko, no pogoda, no nie jest typowo zimowa, dużo błota, ale wy sobie jakoś z tym radzicie, prawda? No musimy, inaczej by nie było półkolonii, bo pani Asia z panią Iwoną potrzebują naszej pomocy. Ktoś musi rano przyjść pokarmić konie, pomóc z dziećmi się pobawić. No także myślę, że pogoda jest niesprzyjająca, ale dajemy radę. Musicie pomagać, a na co dzień jesteście zawodniczkami, prawda? Tak, w tym sezonie zaczynamy startować w zawodach, w konkurencji ujeżdżenia i skoków. Także w tym roku zaczynamy, no to jest nasz początek. Pasja do koni to nie jest sama jazda, ale to jest też nauka opieki nad końmi, spędzanie czasu z tymi zwierzętami, bo każda czynność, którą wykonujemy, potem rzutuje na to, co dany koń zrobi w późniejszym etapie. Czyli to nie jest tylko trening na koniu, ale też ogromne obowiązki przy koniu. Tak, konia trzeba nakarmić, konia trzeba napoić, konia trzeba wyczyścić. To nie jest tak, że ma się konika, a wokół niego nic nie trzeba robić i tylko się radośnie wsiada i jeździ po łąkach. Jakbyście miały powiedzieć swoim rówieśniczkom, rówieśnikom parę słów, dlaczego warto tutaj być zamiast w domu leżeć i spać? No, na pewno to jest... fizycznie dobra opcja, bo jednak nie siedzi tu się przez cały czas na tyłku, tylko trzeba się ruszać, tutaj trzeba coś przynieść, trzeba pomóc, trzeba konia wyczyścić, trzeba pojeździć, ale to też bardzo buduje charakter, bo współpraca z koniem to jest bardzo jakby budująca rzecz, bo trzeba zrozumieć zwierzę, które nie mówi do nas językiem naszym, tylko pokazuje coś przez gesty, właściwie... swoje zachowanie oczami pokazuje dużo, uszami dużo pokazuje. Każde zachowanie konia może być czytane w inny sposób. Dlatego to bardzo buduje charakter, bo jednak kontakt z stworzeniem, które mówi inaczej niż my, też jest jakby trudnym zadaniem, którego trzeba się też nauczyć. Co mówi koń swoimi gestami? Czy jest zły, czy się źle czuje, czy jest zadowolony. Jak koń jest zadowolony, ma postawione uszy do przodu. Jak jest zły, ma uszy skulone wzdłuż potylicy. Oczami dużo pokazuje też radość, zadowolenie, złość. Konie potrafią, jak nie chcą kogoś w swoim otoczeniu, potrafią go po prostu bezczelnie wypchnąć tyłkiem. Potrafią skopać, jeżeli kogoś nie chcą. No bardzo dużo koń przekazuje swoimi gestami. Ciężka praca to jest coś, co w jeździectwie jest chyba najważniejsze, bo bez ciężkiej pracy, bez wielu godzin treningów, bez... Jak w każdym sporcie chyba. Jak w każdym sporcie, tylko że tutaj oprócz tego, że trzeba na przykład rower nasmarować, łańcuch czy coś, to jeszcze tutaj trzeba konia nakarmić, wyczyścić, pielęgnować codziennie. Mówicie o samych superlatywach w odniesieniu do koni, w odniesieniu do tego sportu, ale czy ten sport bywa kiedykolwiek, w jakichkolwiek aspektach niebezpieczny? Tak, bywa niebezpieczny, bo jest taki konkurs, wszechstronny konkurs konia wierzchowego, przy którym jest wliczany właśnie ujeżdżenie, skoki i cross, czyli skoki w terenie. I właśnie w crossie najwięcej jest wypadków, bo ktoś spadnie, później koń gdzieś poleci, no i... Ale... Czyli z dala od crossa. Tak. Znaczy nie, że z dala, ale... No trzeba uważać. A jeżeli chodzi o naturę samego konia, czy zdarzają się konie niebezpieczne? Nie ma koni agresywnych, to jest kwestia tego, co ludzie z nimi wcześniej robili. Są konie po przejściach, które no, trzeba więcej pracy poświęcić, żeby coś z nimi osiągnąć, ale wtedy sukces smakuje dwa razy bardziej. Czyli zawsze, nieważne tego, co koń przeżył, zawsze można go jakoś, że tak powiem, wyprostować. Myślę, że no, oprócz skrajnych przypadków zawsze jest jakaś nadzieja, także to nie jest kwestia samego konia. Jeździectwo jest w zasadzie sportem o tyle dobrym, że to jest sport dla każdego. Bo z tych dyscyplin jeździeckich każdy może coś dla siebie wyciągnąć. Jeżeli ktoś ma ambicje sportowe, bardzo lubi skrupulatną, dokładną pracę i takie rzeźbienie powolutku, to dla niego na pewno jest ujeżdżenie.
Jeżeli ktoś lubi troszkę więcej adrenaliny i takiego ognia, no to wtedy zawsze może użyć konkurencji western i być zawodnikiem konkurencji westernowej. Jeżeli ktoś lubi rywalizację sportową, taką face to face, czyli z konkurentem, z drugim zawodnikiem, no to wtedy wyścigi. Trzeba z tym koniem pracować przede wszystkim, w związku z tym trzeba z nim spędzać czas w stajni, czyszczenie, karmienie, przygotowanie, dbałość, kowal, weterynarz. To są wszystkie te rzeczy, które bardzo wiążą człowieka z koniem i te emocje są naprawdę bardzo silne. Zresztą nasze dzieci, które tu przychodzą, każdy ma swojego konia pod opieką w ramach półkolonii i te więzi już się nawiązują bardzo mocno. Ludzie pamiętają te konie naprawdę potem do dorosłości. Ponieważ to jest zwierzę stadne, w związku z tym, jeżeli uda mu się zdominować człowieka, to wtedy bardzo chętnie to wykorzysta. W związku z tym musimy być tą jednostką nadrzędną, czyli musimy być zdecydowani w swoich zachowaniach, musimy być konsekwentni w swoich zachowaniach, ponieważ taki koń ma psychikę paroletniego dziecka. Wiadomo, że z takim dzieckiem trzeba powoli, cierpliwie, przede wszystkim konsekwentnie i to wtedy daje efekty. Poza tym to uczy również pokory. Ponieważ ten koń waży powiedzmy od 400 do 700 kilo, w związku z tym trzeba mieć respekt przed jego siłą, z której on sobie na szczęście nie zdaje sprawy, ale trzeba mieć. No poza tym muzyka łagodzi obyczaje, zwierzęta łagodzą obyczaje i to wszystko, i to po prostu pozwala człowiekowi złapać chyba dystans do tej szalonej rzeczywistości, która nas otacza, do tej pogoni za różnymi rzeczami. Można spędzić z takim zwierzęciem popołudnie i on nigdzie nie ucieka, on potrzebuje sobie powoli zjeść, my musimy go powoli wyczyścić, coś tam musimy z nim zrobić, pogadać. I myślę, że tego właśnie ludzie szukają w jeździectwie. Zapraszamy na półkolonie, zapraszamy do ośrodka. Nie ma się czego bać, nie ma żadnych niebezpieczeństw, tylko sama przyjemność. Przyjemności mnóstwo, rozsądku tyle, ile trzeba. Zapraszamy, bo można u nas spędzić czas zarówno z dziećmi, jak i samemu. Można spotkać się z przyjaciółmi, naprawdę sympatycznie spędzić czas, organizować sobie jakieś urodziny albo jakąś inną formę aktywnego wypoczynku. Popołudnia coraz to dłuższe, pogoda coraz to lepsza, także zapraszamy. Jak się wszyscy chcą dobrze bawić, to muszą przyjechać na Rancho Per Passione. Można sobie tam jeździć na koniach, ile wlezie, są fajni nauczycieli, nigdy nie krzyczą. Zapraszam! Do Rancho Per Passione! Pierwsza tegoroczna kolejka piłkarskiej ekstraklasy już za nami. Niestety po niej gliwiccy kibice muszą czuć niedosyt. Piast zremisował bowiem z Górnikiem Łęczna 0-0. W 22. kolejce swój mecz wygrała również Legia. Zespół z Warszawy zmniejszył tym samym dystans i zbliżył się do lidera z Gliwic na 3 punkty. Pierwszy mecz i można powiedzieć, że dopiero pomału będziemy wchodzić. Wiemy, że jest mało meczów do tego podziału, więc już najbliższy mecz z Pogonią no musimy naszą grę poprawić. Tak, ja myślę, że pierwsi polowie jsme tam měli sytuację, że jsme mohli zrobić branky a nezrobili jsme. A myślę, že Lenčina drugą polovic grála o trošičku lépe než my. A tak si myslím, že dla oba kluby to je takhle to mělo zrobit, tylko každý se šel po jednom punktu. Zmienialiśmy te podania gdzieś na połowie Górnika Łęczna, ale w tej sytuacji takiej decydującej, czyli gdzieś tam pod szesnastką, za dużo było kombinacji. Mieliśmy więcej oddawać strzałów. Ten latal nam o tym w przerwie wspominał, żebyśmy nie kombinowali tyle, tylko uderzali lub z tych wrzutek, które albo Patryk, albo Szeli dawał, żebyśmy się tam pakowali w bramkę. No tego zabrakło i możemy mieć, tak powiedziałem, jeszcze raz pretensje do siebie. Myślę, że musimy być pokorni, że każdy punkt jest dla nas dobrý a ještě raz mluvím, že musíme být następný čas bardzo pokorný a do každého meču jít tak, že musíme robit to, co nejlépe od nás, od každého se očekává. Čuji nedosyt, bo přijeli jsme tady vyhrát. Všichni víme, w jakiej sytuacji jesteśmy, jaką sobie sami stworzyliśmy i graliśmy tutaj o 3 punkty, dlatego to niedosyt jest. No ale piłka jest taka, że Górnik Łęczna też bardzo chciał ten mecz wygrać i mieli ku temu sytuację. Dlatego po meczu mogę powiedzieć, że czuję niedosyt, ale szanuję punkt. O
tym, jak sport bywa przewrotny, przekonały się w piątek siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej. Akademiczki uległy we własnej hali zespołowi Silesii Woley Mysłowice 1-3. Decydujący dla losów pojedynku okazał się trzeci set, w którym Gliwiczanki mimo sporej przewagi w samej końcówce roztrwoniły ją i przegrały tę partię, a podłamane w efekcie cały mecz. Sandra, dosyć nieoczekiwana porażka. Jedyne właściwe pytanie, które teraz mi się nasuwa, to co się stało w tym trzecim secie? 24 punkty po waszej stronie, 20 punktów po stronie przeciwniczek i tracicie 6 punktów z rzędu. Co się stało? Nie wiem, dalej nie mogę na gorąco przeanalizować tej sytuacji, bo zdarzyła się sytuacja, która teoretycznie nie miała prawa się wydarzyć. Nie wiem, siadło nam przyjęcie, dziewczyny się coraz bardziej nakręcały i no my z punktu na punkt coraz gorzej i nie mogliśmy wyjść z takiego dołku, aż się po prostu łezka kręci wokół, że tak to wszystko, no przepraszam kibiców, że tak dzisiaj prezentowałyśmy się właśnie w tym trzecim secie, tak? No mam nadzieję, że szybciutko wyciągniemy wnioski i do Murowanej pojedziemy skoncentrowane i nie będziemy popełniać już takich błędów. Uważam, że mecz może nie był o tyle najgorszy w naszym wykonaniu, co niestety nie udało nam się wygrać seta trzeciego bodajże i myślę, że to niestety ukazało nasze słabości. Nie potrafimy wykończyć końcówki dobrej przy stanie 23-18, nie potrafimy wygrać tego seta. 24-20 było nawet. Nawet 24-20. Ja myślę, że to pokazało, że niestety no nie potrafimy wygrywać końcówek i później dziewczyny z Mysłowic się rozkręciły, co było widać. Z nas trochę opadło siły, życie i przegrałyśmy niestety. Nie potraficie wygrywać końcówek, bo? Nie wiem, właśnie nie możemy znaleźć przyczyny i niestety nie możemy rozgryźć tego nadal. Jeżeli nie możecie znaleźć przyczyny, to jak z tym walczyć? No właśnie widać jak na razie, że nie potrafimy z tym walczyć. Może też szczęścia trochę nam brakuje. W drugim secie bodajże albo w pierwszym szczęście było przy naszej stronie. Chyba pierwszy raz w tym sezonie udało nam się wygrać też na przewagi. No później niestety. O co grałyście? Bo przed tym spotkaniem wy na 9 miejscu, Silesia na 10. No i po meczu właściwie zamieniacie się miejscami. Po meczu z Wisłą Warszawa 2 tygodnie temu wydawało się, że zasługujecie na czołówkę, a tymczasem jest zupełnie inaczej, przedostatnie miejsce. Tak, nie wiem dlaczego nasza forma tak faluje i to wygląda jak jedna wielka sinusoida. Raz jesteśmy na górze, raz na dole. No, zdarzają nam się przestoje, w których tracimy seriami punkty i to po prostu powoduje, że cały czas musimy gonić. No, ale jak się okazuje, jak mamy zbyt dużą przewagę, to brakuje nam koncentracji. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Panie trenerze, fatalny trzeci set, fatalna końcówka trzeciego seta. Rozmawiałem z dziewczynami, dziewczyny powiedziały, że nie wiedzą, dlaczego nie potrafią wygrywać końcówek. Pan zna odpowiedź na to pytanie? Bym musiał być Duchem Świętym, żeby wiedzieć, co siedzi w każdej głowie. Niestety nie wytrzymują presji. Presji, bo jak był luz, jak szło, no to widzieli Państwo, że wszystko pięknie wychodziło. Jak zaczyna się troszeczkę presja, że trzeba zdobyć punkt, tak momentalnie wszystko sztywnieje, tym bardziej ja zawsze mówię, że u siebie jest pięknie grać, jak wychodzi wszystko, jak się prowadzi, a jak zaczynają uciekać punkty, to tak jak było właśnie w trzecim secie, momentalnie jest człowiek zdrętwiały i one tak też w tym trzecim secie nie mogły się otrząsnąć, wyszło inaczej, no i to w zasadzie ten set on nas dobił, bo już trudno się pozbierać po takim secie, tym bardziej, że tamte już wielkiej radości i tak dalej, nasze już przytłumione. No niestety trzeba powiedzieć, że zagrały bardzo słaby mecz. Nie chcę tutaj też mówić, że ta czy tamta, ale zagrały wszystkie bardzo słaby mecz. Ola, rozpoczęła się to spotkanie na ławce rezerwowych. Weszła się w krytycznym momencie dla Was w tej trzeciej partii pojedynku i poniosłaś swoją drużynę do zwycięstwa. No dla Gliwiczanek to nie był dobry znak, ale swoją drużynę poniosłaś do zwycięstwa. Jak się z tym czujesz? Czuję się wyśmienicie oczywiście. No, trener na początku tutaj w dwóch setach miał taki zamysł z Izą. No a ja się cieszę, że mogłam wejść i pomóc drużynie. Dostarczałam dziewczynom piłki. Bardzo dobrze Majka Szczepańska sobie radziła dzisiaj w ataku. Ania Grzechnik też bardzo super. I ogólnie drużynowo zagrałyśmy rewelacyjnie.
Czy to zwycięstwo z AZS-em cieszy mocniej, dlatego że po drugiej stronie wiele koleżanek się znajduje. Również wiem, że masz po drugiej stronie jedną przyjaciółkę. Czy przyjaźń wobec tego jest zagrożona? Nie, nie jest zagrożona. Na boisku jest to, co jest na boisku, a poza przyjaźnimy się. I to jest najważniejsze. AZS plasuje się na przedostatnim miejscu ligowej klasyfikacji. Pierwsza ósemka i możliwość walki w playoffach oddala się od podopiecznych Krzysztofa Czabli. W 15 kolejce futsal ekstraklasy gliwickie zespoły spotkały się z innymi śląskimi drużynami. NBIT z AZS Łódź Katowice, natomiast GAF z Clireksem Chorzów. I co istotne, oba spotkania zakończyły się remisami. W meczu Gliwickiej Akademii Futsalu bramki nie padły. Wynik 0-0 nie zadowala żadnej ze stron, co nie zmienia faktu, że GAF jest drużyną, która w tym roku nie zaznała jeszcze goryczy porażki. Pomarańczowo-srebrni natomiast prowadzili w starciu z akademikami z Katowic od 23 minuty po golu Michała Wodarka. W ostatnich kilkudziesięciu sekundach spotkania podopieczni Sebastiana Wiewióry dali sobie jednak wydrzeć zwycięstwo. Po tym meczu jestem niezadowolony z gry, niezadowolony z wyniku. Z przebiegu całego meczu założenie było takie oczywiście nasze, że Katowice mają nóż na gardle, oni muszą atakować, muszą zdobyć bramki i muszą zdobyć 3 punkty. Mieliśmy grać defensywnie, szukać gry z kontry. No i to powiedzmy, że było zachowane, aczkolwiek po wszystkich przechwytach wyglądaliśmy jakbyśmy pierwszy raz na tej hali tutaj się znaleźli. Piłka nam przeszkadzała, nie mieliśmy wyczucia odległości, wyczucia piłki, ślizgaliśmy się, piłka nam przeszkadzała. Z przebiegu gry na pewno drużyna Katowic miała więcej zgrania, sytuacji mi się też, ale prowadząc 1-0 mogliśmy ten mecz szczęśliwie dowieźć i się cieszyć. 3 punktów jest punkt, który szanujemy mimo wszystko. Gliwicki przegląd sportowy niestety dobiegł końca. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki programu. Do widzenia, Radek Monsal, Telewizja Imperium. Sponsorem programu jest ośrodek jeździecki Per Passione. Sport konny we wszystkich odsłonach.